Hej, siemanko, ja jestem Topolo i witajcie w serii Minecraft Dungeons. W tym odcinku omawiamy Nether, a dokładnie mówiąc wszystkie tajne misje, co i jak, gdzie pozdobywać, gdzie szukać tych tajnych misji, jakie znaleźć, gdzie szukać jakiej misji. W tym odcinku, drogi widzu, się dowiesz. Także zapraszam. Tak oto prezentuje się nasza mapka. Jak widzicie już na załączonym obrazku, mamy aż 3 tajne misje w tym DLC, w DLC Nether. Po kolei idąc, karmazynowy las, forteca Netheru i dolina piasku duszy. Ale gdzie szukać tych 3 miejscówek? Idąc od karmazynowego lasu, czyli tutaj tej miejscówki, tą miejscówkę znajdziemy po wykonaniu wypaczonego lasu. Tutaj po prostu jest bardzo łatwa rzecz. Twórcy nam tutaj dużo bardziej ułatwili niż w przypadku poprzednich wersji gry, poprzednich DLC-ków. Wystarczy iść ścieżką za znacznikiem, który nas prowadzi po misyjce i chcąc czy nie chcąc zawsze traficie na scrolla, który daje nam możliwość odblokowania tej misyjki. Zresztą przekonacie się, zobaczycie jak to wszystko wygląda. Przejdziemy się specjalnie dla was na tym odcinku, żeby wam pokazać. Następnie forteca Netheru, a tą fortecę Netheru znajdziemy na bazaltowych deltach. Zobaczcie, tutaj tak mniej więcej się nam ładnie układa. Wyjątkiem jest Dolina Piasku Dusz, bo Dolina Piasku Dusz znajduje się w karmazynowym lesie. Tutaj też zwróćcie na to uwagę, jeżeli szukacie tej Doliny Piasku, to jest tajna misja w tajnej misji do odblokowania, do sprawdzenia i przekonamy się w tym odcinku, jak to wszystko przejść, gdzie zaznaczyć, co kliknąć. Wejdźmy sobie do wypaczonego lasu, zobaczymy jak daleko, jak długo nam to zejdzie. Tutaj też oczywiście przyspieszę, ewentualnie skrócę odcineczek, żebyście też wiedzieli, w którym miejscu szukać. Tutaj też klimatyczna kascenka, taka jakby kascenka, prezentacja mapki. Zieloniutki kolor. Dobra, sobie pominimy. I tutaj napotykamy pierwszą zasadzkę, która mapka nam tutaj przygotowała. Tak jakby na ruinach jakiegoś portalu, który tutaj teoretycznie powinien być, ale go nie ma, bo tutaj widać, że pigliny go zniszczyły albo dopiero budują. Zobaczcie, na samym środku tej mapki. Taka ciekawostka. No tutaj pokonamy sobie mobki, żeby też to wszystko przyspieszyć. Dobra, okej. Jak dla mnie pierwsza mapka dosyć jest wymagająca. Zwróćcie uwagę na to, że mamy mnóstwo piglinów strzelających. Też radzę wam nie speedrunować, tylko po prostu po kolei sobie przechodzić. Bo mobków jest tutaj cała masa. Wąskie ścieżki, a potworków co niemiara. Zresztą sami widzicie, co tu się dzieje. Też cały czas z włączoną minimapą trzeba chodzić, bo tutaj normalnie można się pogubić. Też zwróćcie uwagę na to, że u was może się mapka trochę inaczej wygenerować. Kolejna zasadzka. No, przechodzimy sobie tutaj górą dalej. Zasadzka numer 2 za nami. Cały czas za znacznikiem. Tutaj sobie ominiemy ten cześcik. Znajdź klucz. Okej, kluczyk się znajduje zaraz obok. Zasadzka numer 3. Zaraz dosłownie przy wyjściu. Zobaczcie, tutaj po lewym górnym rogu jest samo wyjście tej instancji, z tej misyjki. A scroll znajduje się tu na podwyższeniu. Zobaczcie, jest piedestał tutaj u was. Jeżeli nie macie tej misji wykonanej, nie macie tej misji zdobytej, tu się u was pojawi scroll. Wystarczy to kliknąć do zdobycia. No i po wykonaniu tej ostatniej zasadzki mamy do odblokowania karmazynowe lasy. Scroll leży u was dosłownie tutaj. Tu jest ta miejscówka, tu jest ten piedestał. I właśnie tych elemencików będziemy szukać w 2 kolejnych misjach, w 2 kolejnych miejscówkach. Także mam nadzieję, że pomogłem i lecimy dalej. Dobra, czas na fortecę Netheru. Fortecę Netheru odblokowujemy na bazaltowych deltach. Weźmy sobie obojętnie jaką apokalipsę. To nie ma totalnie znaczenia. Wystarczy, że wejdziecie na tą misyjkę i będziemy
wykonywać całą mapkę, aż w momencie, w którym dojdziemy do specjalnego piedestału, na którym leży nasz scrollik oczywiście. Tutaj oczywiście przejdę sobie jakoś to na szybkości. I lecimy. No dosyć długa jest mapa, ale cały czas kierujcie się strzałeczką. Bez tego ani rusz, szczególnie, że mapy są generowane za każdym razem troszeczkę inaczej. Ścieżki mogą się różnić, jest kilka mechanik do ogarnięcia. O, na przykład jedna z nich, którą po prostu musimy dźwignię uruchomić. Lecimy do następnej. I udostępnia nam się przejście i pułapka numer 1. Tutaj nie ma bata, musimy to przejść, nie ma skipowania. To jest to. Dobra, odblokowało się. I szukamy tego naszego piedestału. Tutaj uważajcie. Może was tutaj też nieco zmylić. Dobra, mamy Gasta. Pierwszy bosik. I po tym bosiku, zobaczcie na to, jest piedestał dosłownie przed naszymi nogami, przed naszą postacią. I w tym momencie mamy do zdobycia Fortecę Netheru. I tutaj właśnie jest piedestał na Fortece Netheru. Także to by było na tyle. Lecimy do następnej tajnej misji. Bardzo, bardzo proste. Jak myślicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. To jest naprawdę banalna sprawa. I teraz ostatnia misyjka. Dolina Piasku Dusz znajduje się w karmazynowym lesie. Tu też sobie weźmiemy jakąś, po prostu taką, byle jaką apokalipsę, żeby po prostu była. Dobra, karmazynowy las. Szukamy Doliny Piasku Dusz. Tutaj mam nadzieję, że się uda dosyć szybciutko wam pokazać. Dla was może troszeczkę to sprawić trudności. Ja tutaj sobie wybrałem dosyć niską apokalipsę. Nie jest to żadne wyzwanie. Chociaż zobaczcie, jak mnie zrzucili bezczelnie. Uważajcie na chogliny. Naprawdę są upierdliwe, szczególnie w tej miejscówce. Cały czas idziemy za znacznikiem, który nam pokazuje ścieżkę z naszym wyznacznikiem, w którą stronę iść. Chociaż powiem wam szczerze mówiąc, w tej miejscówce jest czasami taka zadyma, że ten znacznik się gubi. No ale zobaczymy, sprawdźmy sobie, jak daleko musimy zajść. Mamy pierwszą zasadzkę z kluczykiem, który musimy wykonać. Tutaj nie da się tego skipnąć za bardzo. Wykonując oczywiście normalnie tą misję. No ale tak, brama się zamyka. Musimy ubić wrogów. No jeszcze jeden, dwa. Oj, TNT rzuciłem prosto w pod siebie. Tak, to Polo tak to robi. Na hardcora. Dobra, wyczyszczę sobie tylko tutaj ścieżkę, bo jednak trzeba. Jest tu dosyć gorąco. Bardzo, bardzo dużo potworów. Naprawdę wcześniej, w poprzednich DLC-kach tak nie było. Wydaje mi się, że nie było aż tyle mobów do ubicia. I to szczególnie na jakiejś takiej niższej apokalipsy. To jest tutaj właśnie dosyć trudniej. Nie są to proste mapki. Nowe mechaniki, tak jakby nowe mobki, których trzeba się po prostu nauczyć. Tutaj, zobaczcie, pierwsza miejscówka i już znacznik mi zniknął. Tutaj gdzieś na dół trzeba się udać. O właśnie, ten mościk. O, udało się pięknie przez nich przeniknąć. O, dobra, dobra, idziemy sobie na dół. Biegamy, pięknie. Zobaczcie, ile ich jest. Ile ich jest tutaj. Kolejne zenchantowane moby. Dobra, już chyba jesteśmy dosyć blisko. Jest druga mechanika w grze, której musimy uruchomić cztery elementy, które podnoszą nam bramę. To jest element pierwszy. I element drugi. Radzę to wykonać właśnie w ten sposób. Zaraz powiem wam dlaczego. Tutaj mamy trzeci i czwarty.
Pyk, udało się, przechodzimy sobie dalej i już chyba jesteście w stanie dostrzec nasz piedestał. Wam to się dużo bardziej rzuci w oko, u mnie jest już puste, bo scroll już dawno, dawno zebrałem. I tu jest właśnie do odblokowania tajna misja Dolina Piasku Dusz. Tutaj właśnie klikacie, tu jest ta miejscówka zaraz po drugiej mechanice w grze. Także życzę wam bardzo serdecznie powodzenia, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli żadnego problemu ze zdobyciem każdej tajnej misji w Nether DLC. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, wszystkie lajki, komentarze i subiki. Dzięki, na razie, siemanko, hej! O ty dziadu, o ty, ty też. Dobra, lecimy.